Jak głęboko się zanurzysz w niespokojne wody. Jak głęboko się zadłużysz w Bogu bez urody. Na co stać cię dla Chrystusa, słodki ty Bobasie? Wychowałeś własne swidy, pora zwiększyć zasięg. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana, przenieś się. Ja myślę, że media w duszpasterstwie odgrywają szalenie ważną rolę, ponieważ są one łącznikiem pomiędzy nadawcą a odbiorcą, więc są one łącznikiem pomiędzy naszymi duszpasterzami, a tymi, którzy tego duszpasterstwa potrzebują. Nie sprowadzałbym tego tylko do ludzi młodych, bo myślę, że każdy na każdym etapie swojego życia potrzebuje prowadzenia i kierownictwa duchowego, a dzięki Radiu Pallotti FM i Pallotti TV, dzięki takim dziełom jak Codzienny Komentarz czy Transmisję Mszy Świętej w YouTube, one pozwalają nam być blisko Kościoła, nawet jeśli fizycznie do tego Kościoła nie zaglądamy. Każdy, który z was tutaj jest, to też jest jakaś historia i to jest też jakaś relacja, jakieś spotkanie, jakieś wydarzenie i jakieś coś, co przeżyliśmy razem, więcej niż online i więcej niż tak, jak to bywa w dzisiejszym świecie. Ja to, te opowiadanka, ja to mówię tak z uśmiechem, te opowiadanka to są na prośbę tych ludzi, z którymi się spotykam na co dzień. Ja bardzo dużo jeżdżę po całej Polsce, szczególnie do naszych parafii palotyńskich, po to, żeby dzielić się przede wszystkim Słowem Bożym na tak zwanej niedzieli radiowej. Niedziela radiowa to jest taka niedziela, gdzie opowiadamy o radiu, prosimy ludzi o wsparcie materialne i wspierają dzięki Bogu, a przede wszystkim dzielimy się Słowem Bożym. No i jak się jedzie na taką niedzielę, już kolejny rok, bo radio istnieje 12 lat, no to spotyka się różnych ludzi i opowiada się różne historie. Kazanie moim zdaniem powinno być takie, homilia powinna być taka, w której powinno zawrzeć się świadectwo, jakieś wydarzenie, historia, opowiadanka, prawdziwa, nieprawdziwa, ale taka, która ma dotknąć serca drugiego człowieka. I też właśnie w czasie tych kazań, kiedy już stałem z tą puszką, z tym koszykiem przy wyjściu z kościoła, no to ludzie dziękowali za to słowo i prosili, proszę księdza, jakby ksiądz mógł mi to opowiadanie, to kazanie wysłać, ja bym numer zostawił, adres mailowy. No i po jakimś czasie, to było po ponad roku, stwierdziłem, to znaczy pomysł już taki był wcześniej, ale dopiero po tych wakacjach ostatnich, że nie no, zbiorę to wszystko, żeby dać drugiemu człowiekowi taką konkretną historię, ponieważ dzisiejszy współczesny człowiek potrzebuje teologii oczywiście, ale przede wszystkim potrzebuje doświadczenia drugiego człowieka, to co on przeżył, to co w sercu miał i to z czym w konkrecie swojego życia się zdarzył. I te historie to są niektóre historie tylko, to jest 1,5% tego co jest, już jest materiał na drugą część, ale to kiedyś, niech to się rozejdzie. I dlatego te historie się znalazły. To nie są tylko historie, które ja przeżyłem, to są również, tak jak powiedzieliście na początku, historie, które zaczerpnąłem od kogoś innego. Mam kilku takich mentorów u palotynów, których lubię słuchać i których przekazuję dalej, bo też radio na tym polega, portal internetowy i dziennikarstwo, żeby mówić o dobrych rzeczach dalej, przekazywać te dobre rzeczy dalej. To jest między innymi nasz współbrat, ksiądz arcybiskup Adrian Galbas z Katowic. To jest nasz wyższy przełożony ksiądz Hanas, którego też dobrze słucha. I to są też ci inni, którzy
nie potrzebują, nie to, że nie potrzebują, tylko może by nie chcieli, żeby ich nazwisko u początku tej opowiadanki się pojawiło. Więc to są historie na prośbę drugiego człowieka, spisane, opisane, i druga część to są rekolekcje, w których też są historie. Takie radio, jednak ewangelizacyjne, ale nie w pełni. Jak to według księdza można by było wyrównać w takim razie, żeby zachęcić jednak też tą młodzież, która w tej przestrzeni właśnie medialnej, w dzisiejszych czasach, w internecie, jest w zasadzie najmocniejszą grupą? Różne są drogi, którymi Pan Bóg prowadzi człowieka do siebie. I czasami ktoś trafi po prostu z dobrze, fajnie wychowanej katolickiej rodziny i ma prostą drogę do tego, aby być w Kościele. Chociaż różnie też bywa między wiarą rodziców a wiarą dzieci. Ale również są takie momenty, w których właśnie przez doświadczenie najpierw ktoś musi spróbować, żeby uwierzyć. Musi dotknąć, nie wiem, pracy wolontariusza w hospicjum. Musi przeczytać jakiś tekst związany z niekoniecznie od razu z Bogiem i wiarą, ale prowadzący w ostatecznym rozrachunku, stawiający pewne pytania, które w konsekwencji prowadzą do tego najważniejszego pytania mojej relacji ja, Pan Bóg. Kiedy zderzam się z jakąś historią, kiedy jestem w jakiejś relacji z kimś, to co na początku powiedziałem też z wami, w jakiejś tam relacji jestem, no to w pewnym momencie otwieramy się tak na siebie, że mówimy więcej niż normalnie przy kawie. No nie, i wtedy taki człowiek po prostu potrzebuje się wygadać, no nie? I te spotkania, te różne momenty, które ja przeżyłem, one bardzo mnie dotknęły i chyba mam coś takiego w sobie, nie chcę siebie tutaj chwalić, bo to nie o to chodzi, że jak coś usłyszę, to wiem, że to będzie dobre, żeby przekazać innej osobie, tej, która będzie to potrzebowała, albo w jakiejś konkretnej wspólnocie, w której jestem, albo będzie mi to pasowało pod Ewangelię, która jest czytana akurat w tą niedzielę, no nie? Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że moje doświadczenie tych spotkań również uczy mnie słuchania ludzi, którzy tak są z nami związani, chociażby przez te niedziele radiowe. Media, prawda, dzisiaj rządzą, są wszechobecne, w szczególności w internecie. W jaki sposób zachęcić ludzi właśnie, żeby tworzyli tą wspólnotę poprzez media? Myślę, że przede wszystkim poprzez angażowanie ich do tworzenia tych mediów. Jakby współpraca z nimi na takim poziomie, żeby czuli się uczestnikami, nie tylko odbiorcami mediów dzisiaj. Myślę, że to jest szczególnie ważne. No i myślę, że też szukanie cały czas tej niszy mediowej, tych takich przestrzeni, w których Kościół może jakoś się angażować, zwłaszcza te media katolickie. A Pan Bóg działa w doświadczeniu naszego życia. Jeżeli ja powiem Panu Bogu tak, Panie Boże, to On będzie działał. Z różnymi historiami, sami dobrze wiecie, się zdarzamy. I różne wydarzenia w naszym życiu są obecne, ale najważniejsze, żeby na końcu tego wszystkiego coś, co mi się udaje, co się nie udaje, co wychodzi, co nie wychodzi, tam, gdzie pojawia się płacz i tam, gdzie pojawia się uśmiech, żeby na końcu zawsze tej historii był Pan Jezus i żeby wszystko Mu ofiarować, to, co wychodzi i co nie wychodzi, nie? Więc jeżeli ja powiem Panu Bogu tak, powiem: Panie Boże, no jestem słabym człowiekiem, wiele w życiu mi nie wyszło, trudno mi czasami jest też zrobić ten krok do przodu, ale wierzę, że Ty jesteś i możesz mi złapać za tą rękę i możesz mi pomóc. I tak działa Pan Bóg, no nie? Pan Bóg działa tak w tych historiach i Pan Bóg tak działa we mnie, bo ja, słuchając takiej historii od osoby albo od kogoś innego, kto głosi konferencję czy kazanie, też fizycznie to odczuwam, w takim znaczeniu, że macie pewnie takie momenty, że tak ciarki przechodzą od dołu do góry, no nie? Ja jak już przechodzę, to już ja mam odwrotnie, u mnie od góry do dołu, ale to chyba to... No tak. Liczę, że to jest ten sam duch. Myślę, że tak, więc to już jest potwierdzenie, że no to trzeba podać dalej, nie? Nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, ale ksiądz Łukasz od odpowiedzi na pytanie przeszedł do nauczania, prawda? I później do modlitwy, bo ta wypowiedź składała się z trzech takich części, z trzech,
Ale to dobrze. My jesteśmy od tego, żeby dzisiaj księdza Łukasza sprowadzać na ziemię. Ja sama jestem palotynką, więc mogę powiedzieć śmiało, że nasz założyciel Vincenty Pallotti, on odpowiadał na potrzeby Kościoła i to potrzeby bieżące. Uważam, że teraz docieranie z Ewangelią właśnie poprzez media, poprzez radio, poprzez telewizję, Pallotti TV, również poprzez Facebooka i inne sposoby, no, są potrzebne, dlatego że tak funkcjonuje dzisiejszy człowiek. Okrągły rok zajął transport mych zwłok. Teraz jestem tuż, tuż obok miejsca, gdzie Chrystus wskrzesza. Słońce zajrzało mi w twarz. Przestał kłamać mój mózg, nie przetwarza już nic martwego. Szok, czy pustynia, czy tłok, to w świątyni wciąż gra. Młoda młodość i stara starość, wrzuć swe klamoty przez próg, by doświadczyć tych spraw, by na serio uwierzyć. Czy masz na przykład taką historię, jedną, kilka, szczególną, którą możesz na przykład upublicznić, opowiedzieć troszkę więcej? Ktoś do ciebie przyszedł, z kimś rozmawiałeś, taka, która cię tak bardzo właśnie poruszyła i została w tobie i można powiedzieć, że bardzo na tobie do dzisiaj oddziałuje. Jest ksiądz Jurek Limanówka tutaj. Ksiądz Jurek kiedyś zadzwonił do mnie i mówi, i ty zadał jedno pytanie, masz paszport? Ja mówię, mam. Chcesz jechać do Indonezji? Ja mówię, to przynajmniej proboszcza się spytam, dajcie mi 10 minut, no nie? I pojechaliśmy do Indonezji. A gdzie jest ksiądz Jurek? A jest tutaj. Nie? I pojechaliśmy do Indonezji. Pamiętam, ksiądz tam było na Bali chyba, trzęsienia ziemi. Były trzęsienia ziemi wtedy, kiedy, bo tam był rejs niepodległości, w ogóle taka cała akcja. Były trzęsienia ziemi i ksiądz Kurkowski, zapomniałem jego imienia, u którego nacowaliśmy, sercanin, chyba sercanin, właśnie przyniósł gazety i na pierwszej stronie była historia Antoniego. Antonius był kontrolerem lotów na lotnisku w Palu bodajże, no nie? No i już były te trzęsienia ziemi, on jako jedyny został, żeby wypuścić ostatni samolot pełen ludzi. No i zaczęła trząść się ziemia, no nie? I ten samolot wypuścił z tymi ludźmi i tak się zatrzęsła ziemia, że no ta wieża po prostu się zburzyła i oddał swoje życie za to, że uratował no cały ten samolot ludzi. I ta historia bardzo mnie tak wzruszyła, bo i wzrusza, teraz też poczułem takie właśnie fizyczne. Od dołu do góry. Od dołu tak, do góry. Tak, więc od dołu do góry. Więc i takie historie ludzie dzisiaj potrzebują, no nie? Że ja oddaję wszystko dla drugiego człowieka, że czasami tak się ułoży nasze życie, bez względu kim jesteśmy, czy jesteśmy księżmi, czy jesteśmy małżonkami, czy żyjemy w samotności, czy coś innego robimy w życiu, to takie doświadczenie i pomoc drugiemu człowiekowi jest szalenie ważna. Są tutaj też ludzie w naszej wspólnocie tutaj właśnie, co siedzimy, którzy również różnych historii w swoim życiu doświadczyli i doświadczają cały czas. I zobaczcie, nawet taka zwykłe spotkanie przy kawce, zwykłe spotkanie na grilla albo przy dobrym winie może być dobrym takim miejscem do otworzenia się tego człowieka. Rozmawiam teraz z redaktorem Radia Pallotti FM i prowadzącym również tutaj audycję, Kubą Rutkowskim. Kuba, powiedz, jaki jest cel radia tego wszystkiego? Czy jest to tylko ewangelizacja? No, radio nazywa się Pallottińskie Radio Ewangelizacyjne, więc ta ewangelizacja jest takim, myślę, że głównym i takim celem głównym, ale przede wszystkim też takim narzędziem, którym chcemy, do którego chcemy dojść. Ewangelizacja może być na różne sposoby. To jest to, co my robimy. Staramy się odnaleźć to w naszej codzienności, bo każdy z nas przychodzi z jakimiś talentami, zainteresowaniami, hobby, obraca się w różnych środowiskach, obraca się w różnych gronach i my to chcemy wykorzystać. Wykorzystujemy to
na wiele różnych sposobów. Tworzymy audycje. Każdy z nas tak naprawdę tworzy audycję taką, jaką chce. Lubi muzykę, ma audycję muzyczną. Lubi filmy, rozmawia o filmach. I w tym wszystkim gdzieś dzieli się tym, co go najbardziej interesuje, pasjonuje. Gdzie widzi właśnie taki sens swojego życia, dzieli się tym z innymi. I myślę, że to też jest cel. To też jest cel naszego radia. To jest cel, żeby spróbować troszeczkę dać siebie, kawałek siebie pewnie, jakąś część siebie innym ludziom i później postarać się gdzieś tam spotkać w tym wszystkim. Bardzo często ludzie odzywają się do nas i piszą, że o super, słuchaj, to jest coś, co mnie też interesuje, porozmawiajmy na ten temat, podyskutujmy o tym, wymieńmy się jakimiś myślami. Ile razy było tak, że gdzieś tam w audycjach poruszaliśmy jakieś wątki, czasami trudne, dzieliliśmy się naszym zdaniem, próbowaliśmy coś powiedzieć takiego, może niewygodnego do końca, ale takiego naszego bardzo osobistego. I gdzieś tam taka dyskusja, która się pojawiała, nawet prywatnie, nawet przy jakiejś okazji, przy okazji jakiegoś następnego spotkania, trochę powodowała zmianę myślenia, czy to z jednej, czy z drugiej strony. To też jest cel. To też jest coś, co myślę daje dużo do takiego rozwoju osobistego, do tego, żeby próbować dojrzewać też w tym wszystkim, więc to jest to, co staramy się robić, dając troszeczkę siebie, swoich zainteresowań, pasji, talentów, ale nie zamykając się na to, że ktoś może myśleć inaczej, ktoś może czuć inaczej, ktoś może robić coś inaczej. To jest właśnie ewangelizacja, zbieranie tego wszystkiego do kupy i trochę pokazywanie światu po prostu, więc taki mamy cel. No ja też czuję się bardzo często samotny, nie ma co zdradzać, bo po prostu tak jest. I też potrzebujemy doświadczenia drugiego człowieka. Ale czy w tej samotności czuć też obecność Boga, nie? Bo to opowiadanie mówi o tym, jest obrazem tego, że człowiek samotny, no i właśnie chce z niepełnosprawnością potrafi zwizualizować sobie, a jednocześnie poczuć obecność Boga na tym krześle. To jest przepiękne. Tak, i to właśnie chcę jakoś tak zilustrować. I wchodzę do tego swojego pokoju 120 na Skaryszewskiej po Józiu. Zamykam drzwi, no nie, jest wieczór, nie ma nikogo. I mówię, no Panie Boże, jesteś tylko Ty i ja, nie ma nikogo więcej, no nie? Więc to też jest taka fajna przestrzeń do tego, żeby w tej samotności swojej więcej czasu poświęcić dla Pana Boga, no nie? Że mogę z Nim rozmawiać nie tylko w ciszy swojego serca, tak jak przed Najświętszym Sakramentem, ale mogę normalnie rozmawiać z Nim na głos, no nie? Bo mnie nikt nie słyszy, nie będzie się śmiał ze mnie, nie będzie się tam... A nawet jakby się śmiał, to jest jego sprawa i w ogóle jego problem. Tak. Ale więc... zauważyliśmy, że ksiądz nie spoileruje tematów nie, w historii. Bardzo, bardzo dzielnie. Ja tutaj próbuję go z jednej, z drugiej strony, żeby coś tam... Za dużo panoramy się naoglądałem chyba. Ale dobrze. Ale ja bym chciał na chwilę pozostać w tym temacie, bo rzeczywiście bardzo dużo mówimy o tym, jak ksiądz Łukasz pozbierał te historie po to, żeby komuś je dać. Ale też jesteśmy ciekawi tego, jak te historie księży Łukaszu wpłynęły na ciebie. W sensie, ty byłeś tym pierwszym, który je odebrał, jeżeli je od kogoś usłyszałeś. Ty byłeś ten, który je przetworzył przez siebie od dołu do góry. Ale tak serio, czy... te historie w jakiś sposób zmieniają człowieka, zmieniają jego myślenie, zmieniają jego stan, pomagają na chwilę, na dłużej. Jak to było w twoim przypadku? I czy jest tam jakaś historia, którą ksiądz podkoloryzował trochę albo zmienił na własny użytek, bo może czegoś tam brakowało? Ja już koloryzuję na żywo. To tutaj tyle było redakcji, że to już nawet nie wiem, czy pod niektórymi ja mógłbym się podpisać, no nie? Ale dobrze, bo ja piszę takim językiem, że to się nie nadaje. I pamiętam słowa, które polonistka mi w nowicjacie powiedziała, ale nie będę ich tutaj powtarzał, więc dziękuję też za tę redakcję i apostolikum księdzu Józefowi, który nam to wydał wszystko i zadbał o to, żeby było to takie fajne. Słuchajcie, no ja widzę po tych ludziach, znowu odwołuję się do ludzi, do drugiego człowieka, którzy dziękują, którzy mówią, że dziękuję, że ksiądz opowiedział o tym, dziękuję, że ksiądz to przeczytał, czy ksiądz to opowiedział, czy ksiądz podzielił się tym świadectwem, bo mi dzisiaj było właśnie to potrzebne. Chodzę taki przez kilka tygodni, miesięcy zdołowany, nie wiem, jaką decyzję podjąć, czeka mi jakaś rozmowa jutro i właśnie to otworzyło mi oczy, no nie? I to jest dla mnie budujące. Słuchajcie, gdyby nie ludzie świeccy, to i radia by nie było, i fundacji by nie było, i książki by nie było, i tego wydarzenia by nie było, bo to, o co chodziło świętemu Wincentemu Palotiemu, to, co
właśnie w całe Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, a przede wszystkim ludzie świeccy w Kościele, czyli tu u palotynów, przy palotynach są niezbędni, bardzo ważni i to jest dla nich i to są historie dla nich. Dziś trzeba docierać do każdego człowieka. Docieramy w Radiu Paloty FM, docieramy na YouTubie, tworząc Paloty TV, docieramy w blogosferze, palotyńskim komentarzu, ale również docieramy w wersji papierowej. Chcemy docierać również do tych, którzy nie włączą może sobie naszego radia albo nie otworzą strony internetowej takiej czy tamtej. Dlatego też taka forma, która myślę, że nawet dzisiaj jest potrzebna, chociaż jesteśmy bardzo multimedialni dzisiaj, bardzo jesteśmy tacy cyfrowi, ale jednak ten papier przyciąga człowieka. Ta książka też została wykonana z takiego papieru, który już kiedyś był i on powtórnie został tak zrobiony, żeby ekologicznego, więc to też tutaj chcemy też nie mieszać jakichś tam innych spraw pobieżnych, ale żeby właśnie dać drugiemu człowiekowi konkretną historię. My tych historii dzisiaj potrzebujemy i to są historie, które albo ja przeżyłem, albo gdzieś usłyszałem, albo gdzieś przeczytałem i dzielę się nimi chociażby na niedzieli radiowej, również dzielę się w tej książce. I myślę, że dzisiaj ta forma ewangelizacji, jakim jest książka, my ją rozdajemy. Ktoś może nas wesprzeć lub może nas nie wesprzeć. My ją rozdajemy, dajemy drugiemu człowiekowi i on w dowolnej chwili swojego życia, swojej codzienności może ją otworzyć i powiedzieć, aha, odnajduje się w tej sytuacji, odnajduje się w tym wydarzeniu, o, to jest bliskie tej sprawie, którą mam może jutro do załatwienia, o, to jeżeli chodzi o mój związek, no nie, to mi jest bliskie, tego potrzebowałem słowa. Słowo ma nas umacniać, ma nam dawać perspektywę do tego, abyśmy otwierali się na innych, jak czasami stodoła w czasie żniw, żeby mógł ten kombajn wjechać, to jest bardzo ważne. No i myślę, że te historie również, to jest otwarcie serca tego drugiego człowieka, ale również otwarcie się na tego człowieka, którego dzisiaj nie ma w kościele, który może kiedyś był, siedział w tej czy innej ławce, ale no w pewnym momencie swojego życia się pogniewał albo coś innego spowodowało, że go nie ma. Tak? Więc myślę, że tymi historiami też dotrzemy do tych, którzy kiedyś byli, a dzisiaj ich nie ma. Dokądkolwiek prowadzi mnie On, w Jego boski ślad wejdę z drżącą duszą. Jezus, jedyne co mam, nie wiedziałem, czym to jest, aż do dzisiaj, jesienny to dzień, przedłużę go. W ciasny cel marsjanin wie, nie trafiło nigdy nic, ale tu w myśl ciasnych praw wciąż w zaparte chadza się. Znam dobrze tę opowieść, czytałem ją jednym tchem. Lecz teraz z innym sercem wyruszam do nowych ziem. Dokądkolwiek prowadzi mnie On, w Jego boski ślad wejdę z drżącą duszą. Jezus, tak wiele w Nim mam, nie wiedziałem, że to też. Wielkie są chwile i czas, jednak większy jest godzien, by Go wielbić. Jezus uzdrawia mnie dziś, to wygląda właśnie tak. To się dzieje, kaliber tych zmian zdumiewa mnie. Dokądkolwiek, 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 dokądkolwiek prowadzi mnie On, w Jego boski ślad wejdę z drżącą duszą.
duszą. Jezus, tak wiele w Nim mam, nie wiedziałem, że to też. Wielkie są chwile i czas, jednak większy jest godzien, by Go wielbić. Jezus, uzdrawia mnie dziś, to wygląda właśnie tak, to się dzieje. Dzieje się, to się dzieje. Dzieje się.